Witam, ja jestem Skuido, a to jest kolejny odcinek z serii Poszukiwacza Przygód z Minecraft. Tam miało coś być i właśnie to dzisiaj powstanie. Będę potrzebował trochę materiałów i zebrałem sobie już nawet trochę szkła. To wszystko to jest sandstone. Jak widzicie, znalazłem nawet trochę diamentu chodząc tam po tych jaskiniach. Było tam 9 w jednym złożu, oj, ogromne złoże, i obok były 4. Całkiem niedaleko. Ale wracając do tego, miałem trochę materiałów przygotować, aby zrobić to, co chcę zrobić. Skrzynie też mi się przydadzą. Pewnie już się domyślacie nawet, co to jest. I sandstone też się przyda. Właśnie nawet więcej sandstone'u. No dobra, wezmę cały. I co jeszcze wziąć? Albo wiem, mam lepszy pomysł. Zrobię podłogę z moc stone'a. Trochę drewna. Wow, ale mam tych wiader lawy. Nawet nie zauważyłem, że mam tyle wiader lawy, bo bym... Chwila jeszcze. Bo ona się mi nie przyda, także oddam ją tutaj. I lecę po cobblestone. Fajnie, jeszcze zaczął deszcz padać. Znaczy nie fajnie, bo zaczął deszcz padać. Jest jeszcze na szczęście trochę cobblestone'a. Dobra, przesadziłem z tym. Ten dirt to przeniosę właśnie do tego magazynu, bo tam będzie magazyn. A tutaj czekają wilki. Więc ja teraz idę się przespać i tutaj zrobić mniej więcej jakieś plany. Mam już... W sumie nawet jeszcze nie mam planu. Tak myślałem, żeby zrobić to na 5 kratek i zrobię to na 5, tak żeby było równo z tym. Ale ja idę się przespać, wykopać to i widzimy się, jak to już skończę. Jak tutaj już widzicie, po krótkiej przerwie zrobiłem już tego konkretne plany i mam co robić. Tutaj będzie oczywiście podłoga z sandstone'u. A tobie, świnio, za to, że tutaj jesteś. Wezmę bacon. W zamian za mój miecz, oczywiście. Nie mam już miecza. I dalszą część filmiku puszczę w przyspieszonym tempie, tak żebyście nie musieli czekać i oglądać nudne rzeczy, jak wstawiam podłogę z sandstone'u. A skrzyń będzie 10, tak w ogóle skrzyń będzie 10. Nie wiem jeszcze, czy będą w ścianach, czy będą od razu tak na podłodze. Nie wiem jeszcze. Teraz zabieram się do roboty i wy oglądajcie, nie Creeper, oglądajcie mnie.
to tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, zrobiłem tutaj już wszystko, co zrobić chciałem. I wygląda to bardzo, bardzo, bardzo super. Podoba mi się to. Jest piękne. Jest piękne. Będę musiał jeszcze tutaj przenieść te wszystkie rzeczy, które mam. I tutaj, i tam. I jeszcze chyba gdzieś, nie wiem gdzie. Ale trzeba będzie przenieść. Powiedziawszy to, kończę ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Wszystkiego dobrego i cześć.